Że mamy bardzo wymagające społeczeństwo, szczególnie wobec młodych kobiet. Jest tak, że media społecznościowe w jakiś sposób się do tego przyczyniają. To potrafi być trudne dla młodych dziewczyn, które dopiero wchodzą w dorosłość. Ja bardzo często jestem bardzo świadomym użytkownikiem Instagrama i bardzo lubię to medium, bo uważam, że jest to rewelacyjna platforma do komunikowania się z ludźmi, ale bardzo często myślę sobie, że dobrze, że moja młodość przypadła na czasy, kiedy nie było mediów społecznościowych, bo teraz ta poprzeczka prawdziwa lub nie, bardzo często fałszywa, ale jest postawiona bardzo wysoko i dla tych młodych dziewczyn może to być trudne. My cały czas staramy się pokazać im, że to nie chodzi o te wszystkie atrybuty kobiecości, którym one próbują dodać sobie siłę. Bo one tak naprawdę nie chcą dodać sobie seksapilu. One chcą dodać sobie siłę, bo każdej z nich dokładnie brakuje pewności siebie. I wiesz, to jest taka cecha, pewność siebie, którą ja miałam od zawsze. I ja swoją rolę w tym programie postrzegam właśnie jako rolę osoby, która tą pewność siebie pomaga im zbudować. Najbardziej ważną tutaj osobą jest Tatiana. Tatiana jako psychoterapeutka, psycholog pracuje z nimi i odwala kawał tak dobrej roboty. Irenka, która jest uwielbiana przez uczestniczki właśnie przez swoją surowość i przez to, że jej zasady, jej normy są niezmienne przez lata i podejrzewam, że będą niezmienne przez dziesięciolecia. My chcemy im pokazać, że jeżeli wierzysz w siebie, to nie potrzebujesz tego wszystkiego i one o tym wiedzą i one się o tym przekonują. A jeżeli będą chciały, wchodząc z programu, zrobić sobie dłuższe paznokcie czy mocniejszy makijaż, to niech robią, bo też muszą się cieszyć swoim życiem. I tylko chodzi o to, żeby tą siłę znalazły w sobie.